Witam serdecznie, Okoloke z tej strony, gramy rankingową grę Malijczykami. Już kilka gier nimi zagrałem, ale dalej nie czuję ich zbyt dobrze. O, lecimy, zobaczymy jak nam pójdzie. Asset Dynasty. Okej, idziemy po boom. To trzeba sprawdzić jakie jest skrzydło. I w jakie jednostki będzie szedł po przejściu do drugiej ery. Aj, Bitmine. Kurde. Po 5 domów, bo zrobiliśmy pomyłkę na początku, zamiast 6 pozwoliliśmy temu pozbierać trochę drewna. Tutaj powrotem na owce. Wracamy szybko pod Town Center. Najlepiej nam to idzie. Tu zajrzymy. Eris. Strasznie daleko to złoto. No, jedź. Chcemy zobaczyć Town Center, bazę przeciwnika, by wiedzieć czym, co będzie robił. Zbierać jeszcze owieczki po drodze. Ładnie, tutaj dwie. Gdzieś tu powinny być. Cztery ma. Okay, chodź, wybuduj tu domek. Skautowanie bardzo ważne. Czyli pójdą w fast castle. Trzeba ich jakoś odciąć. Okej, idzie fast castle. Tak? To jest ekonomik, czy to jest... O, już nie pamiętam. Nie, chyba to jest...
Gdzie Fast Castle? Zdecydowanie. Okej, to wracamy. Tutaj berry są z przodu. Zostawimy jeszcze jeden. Fosofady Warriors. Tutaj wracamy. O kurde. Ej, jednak i... Za bardzo... Za bardzo wiem, co on robi. Ajajaj. Ale ma tą bazę, no nie da się przejechać obok niego. Okej, horseman. Pieczone, ale jest zamurowany, no. Okej, więcej już tu nie zrobimy na razie. Jak buduję dalej to... Idziemy tutaj. Ktoś się będzie chciał wybrać na pewno. Dobra, chcemy zdecydowanie przejść do następnej ery. I pójdziemy. Jedne. Pasywna gra, ale nas to cieszy.
Okej. Okej. Chce mi się przed archerami obronić. Będziemy też podchodzić pod town center na pewno. Tutaj, kurczę, bo oni mają tutaj... I tutaj do, na Beris też wyślemy jednego. Niech jedzie tutaj zobaczyć, co tam się dzieje. Upgrade. Usofadi Warriors. Nie ma go na Beris. Okay, idziemy tędy. To go też pewnie nie będzie. To będziesz. Będziemy szli. Kurczę. Okej, nie przeszkadza mi ani trochę. Stofas. A kurde. Okej, Kamele. Co my możemy teraz zrobić? Mosk postawić na pewno. Wiem. Próbuję się zamurować. Więcej na drewno. O kurcze, pieczone. Tutaj, to...
I z powrotem. Okej, idziemy. O, może Poison Archers, ale będziemy potrzebowali. Nie to. 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 I więcej złota potrzebujemy na złoto. Okej. Okej, więcej arczy. Raz, dwa. Więcej. Nie to, to. Zabieramy kolejne relikty. Chcę się oduczyć, mówić to, to. Mówić co robię, żeby to brzmiało jakoś ludzko. Kolego, chodź tutaj, zabierz ten relikt. Wracaj tutaj. Możemy pójść Imperial, ale chyba... tutaj, to trzeba rozbić tutaj mur, żeby mieć, zrobić sobie miejsce przejście. I może by... A kurczę, chciałem... Okej, dwa kamele jadą tutaj. Więcej na to drewno. Jeszcze pójdziemy po ostatni relikt. Zobaczymy, czy nam się uda. Okej, tu się złota skończyło. Ale nie potrzebuję więcej złota, potrzebuję mi więcej Archery Ranges. Budujemy kolejny mosk. Jak tu przyjdzie i tu zaatakujesz. Zaatakują, ale nie mam domów, o kurczę. Masz tego. Masz jednego. Na razie. Pójdziemy, zbudujemy domy dookoła tej kopalni złota. Zaczniemy, weźmiemy upgrade'y dodatkowe, zbudujemy trochę Siege'a, więcej domków. Chcę zobaczyć twoją armię, bo już okay, nie pozwolimy ci zrobić tych. Okej, zaczniemy budowę landmarku tu, portu łowcy. Tutaj weźmiemy bazę złota, bo mamy i tak za dużo złota. To rozbiłem tutaj mur, jedziemy do środka.
Atakujemy tutaj. Okej. Nie przeszkadza mi to ani trochę. Jak na razie wracamy tutaj do bazy z reliktem. Plus, plus jeden, wie Mangonelle. No zniszczyłby ten. No zniszcz go, dziękuję. O to mi chodziło. Za dużo. Okej. Idziemy tutaj na... Zabierzemy jego jedzenie. Okej, chodźcie tutaj wszyscy. Ustawmy się z tym, co mamy tutaj. Trzeba zupgrade'ować naszych łuczników też. O, makro jest okropne nasze. Widziałem bardzo dobry poradnik na temat makro po polsku. Phil Ferdinand go zrobił. Postaram się wstawić link gdzieś, żeby no, każdy może zobaczyć. Odbudujemy domki dookoła i okej, idziemy za atakiem. Sofa. O, upgradujemy wszystko, bo mamy wystarczająco złota na to. O, może archerów zagradujemy najpierw. Okej, mieliśmy wystarczająco złota. Tutaj pozbierajmy naszą armię. Postawimy tutaj i tutaj. Uniwersytetu nie zrobiliśmy tak samo. Zjedzcie to, bo... Idziemy. Chyba go chyba wygraliśmy tą grę. Nigdy nie pozbieraliśmy tego. No, zobaczcie ten poradnik, który wstawię w subskrypcji. Pomoże wam z makro. Bo ja zdecydowanie potrzebuję pomocy, bo strasznie się gubię ostatnio. Więcej baraków. Za dużo mam surowców.
Okej, może jednak wrócimy tymi jednostkami, żeby nie rozwalić sobie gry. Ile mamy sofa? Dawaj sofa tutaj. Potrzebujemy jedzenia więcej. Więcej jedzenia. Gdzie mamy jeszcze jakieś jedzenie? Tu jest coś do jedzenia. I o, tutaj jest coś do jedzenia. Okej. Okej. Good game. Well played. Ej, jakie błędy popełniliśmy? Na pewno zrobiliśmy za mało produkcji. Ciężko było nam się dostać tutaj. No i makro 39. No to nie mamy za wielu robotników, ale mamy za to krowy, które dają nam jedzenie. I nasze kopalnie odkrywkowe, które mają całkiem sporo złota. Relikty. I zebraliśmy 4 relikty. Ale tylko i wyłącznie dlatego, bo przeciwnik był pasywny. Miał jeszcze jedną twierdzę? Twierdza, tak. Tutaj stoi ile? 32 villagersów? Z 76. To niewiele zostało nam pracujących, a i tak mieliśmy bardzo dużo surowców. No, to jest moja ostatnia chyba gra Malijczykami w tej serii. Teraz chyba się przerzucę na Chiny. No i zaczniemy tankować znowu w dół, no bo trzeba będzie się od nowa nauczyć, jak grać kolejną cywilizacją. No i spróbujmy wejść z powrotem. Jestem w Platynie 1. Jakbyście zobaczyli na Age of Empires World, też dam link do opisie. No, na moje statystyki, no to widać bardzo, że na początku było wiele, wiele przegranych gier Malijczykami. Nie mogłem się przyzwyczaić do innych jednostek. Mam nadzieję, że
Mniej więcej to opanowałem. Oczywiście zawsze może być lepiej. No, pozdrawiam. Poloko, do zobaczenia w grze.